Cześć, cześć, siema, ja jestem Dragon. Witam was w kolejnym odcinku na kanale. I tak od razu taka mała informacja, co się działo, co się dzieje i co się będzie działo. Przez kilka dni nie było filmów, a jeszcze wcześniej tych filmów było bardzo mało. Już wyjaśniam, dlaczego to wszystko tak było, a nie inaczej. Przede wszystkim, no to trochę spieprzyłem, bo miałem dosyć dużo na głowie i nie miałem czasu, fizycznie po prostu nie miałem możliwości nagrywać. A kiedy już ten czas miałem, to było w nocy, ja byłem kurewsko zmęczony i po prostu totalnie nie było sensu już, żebym gadał do was jak taki, nie wiem, zjebany koń po esternie. Więc po prostu teraz mam czas, więc to nagrywam. Jedna jeszcze mała informacja, niestety te filmy w najbliższych kilku dniach, czyli powiedzmy do niedzieli, do poniedziałku, będą rzadko. Ten film na pewno się pojawi, być może jeszcze jeden, o ile dam radę, ale później mam nadzieję, że to się wam spodoba, bo będzie coś specjalnego, czego jeszcze na moim kanale raczej nie było. Więc mam nadzieję, że wybaczycie mi tą nieobecność, a teraz zabieramy się z powrotem za kolejną misję. I co tutaj mamy? Michael już wrócił ze swoich tak jakby wakacji, czy po prostu tej ucieczki po tym skoku na jubilera. Dostaliśmy swoją dolę z napadu. O, 758 chyba tysięcy dolców, czekaj, tak? W każdym razie, no w chuj hajsu. A dlaczego tak mało? Bo... Znaczy, w chuj hajsu i dlaczego tak mało? Mało z jednej strony dlatego, bo musieliśmy spłacić pana Madrazo, któremu rozpierdoliliśmy chatę, bo myśleliśmy, że to jest ten trener naszej żony, czy tam kogoś tam, nie wiem jak to było. W każdym razie musieliśmy to zapłacić, a to co zostało przypadło Michaelowi. Na pewno nam się to bardzo przyda. Teraz startujemy z czymś kolejnym. Co to będzie? Aha. Federal Investigation, coś tam, dobra. No to lecimy, nie ma co się opieprzać. Dawno już nie nagrywałem, trochę wypadłem z rytmu, ale myślę, że źle nie będzie. Nie wiem jak tam Franklin i reszta ekipy, znaczy reszta ekipy w sumie to tylko Franklin, no bo Lester to był taką głową, banią tego pomysłu. On też tam swoją dolę musiał dostać, ale zaszywać się nie musiał. Jego nikt to nie podejrzewa, no nie? Co ty kurwa mi tu klniesz? Jedź lepiej tam, a nie tutaj się wyżywasz na nie wiadomo czym. No fakt, deszcz pada, pogoda nie za ładna, choć jak czasem jest zbyt gorąco, to deszcz się w chuj przydaje, no nie powiem, że nie. Mamy 700 metrów, ale przez te góry. Mógłbym sobie skrócić tą drogę, ale jak mnie wypierdoli gdzieś w kosmos, to nie, ja tego nie chcę. Chociaż, albo nie, dobra. O, sarenka, albo to coś innego. Jelonek. Chuj wie, jakiś zwierzątek. W każdym razie już prawie dojeżdżamy. Gdzieś na uboczu, w jakichś górach, nie wiem co to totalnie jest. A, to jest to miejsce. No tak. Dobra. Gdzie tu jest wejście? Tędy chyba nie wejdziemy. Coś mi się tak zdaje. Nie, nie wejdziemy. No to pierdolę, idę z drugiej strony. Na wszelki wypadek wezmę broń, bo jakby jakiś murzyn mi wyskoczył albo coś. Może powinienem po schodach wejść? No, wejdę po schodach. Michael w klapkach, kurwa, kubota, popieprza. W dupie wszystko ma, deszcz tutaj. Dobrze, przynajmniej skarpetek nie założył. No, bez jaj. Aha, ja miałem być na dole. No to, Michael, przeżyj to. Dzięki. No, nawet fajnie. Davy! How you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right.
I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if, then when? He starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. How the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? No i chuj. I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries run. Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! No tak, zajebisty sposób, żeby znaleźć się w kostnicy. Zapewne, żeby z niej uciec, będzie jeszcze trudniej i będziemy pewnie musieli rozpierdalać tych agentów. Ale w sumie chyba na to czekaliście, no nie? Więc to zrobimy. Ty się, Michael, tam kurwa nie strój, tylko trzeba ich zajebać. O, jak jeszcze latarkę dał do tyłu. Dobra, musimy przeszukać ciało w kostnicy. That don't look right. No na pewno nie. To jest facet w ogóle? Guess you can't judge a corpse by its toe tag. Czyli chuj. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're... Oh, hey. Kurwa. New clip. Come on. No, co ty chciałeś mi to zrobić? Leż i dawaj broń. Kurwa, Czy ja mam broń? Mam broń. Let's go. Just let me go. Dobra. Mam nadzieję, że jej się tu zaraz nie zleci, kurwa, taka wielka chmara. Bo ja mam trochę mało życia. Tak a propos de facto, to mogliby dać tu jakąś apteczkę, czy coś może? Uuu, panie, coś ty tu! Wypierdalaj z baru! Wow. Kolejny raz to spierdoliłem. Dobra, poprawiamy to. Źle, że podczas... O, widzicie? Teraz od razu mam broń. Widocznie wcześniej tego nie zauważyłem, ale teraz z automatu mam broń.
co mi daje dużo większą przewagę. Chodź tu, wychyl się. Dobra. No zlamiłem tamto, no bo podczas rozmowy gościu mnie załapał, wiadomo, że jak jest rozmowa, no to nasza postać jest trochę upośledzona pod tym względem. No, przeładowuj. Dobra. Miałem jeszcze ciało przeszukać, tak? To nie tutaj chyba. Tamten się poddaje, więc nie będę go zabijał. A ten tu? Ten tu już nie żyje. Sianko! O ty skurwysynu! A mówiłeś, że nie ży... A nie, to ten nie żył. Dobra, dobra, to zwracam ci honor. On nie żyje? Dalej żyje, skurwiel jeden. Nie radzę ci tak wypadać. No, mogliby dać tutaj jakąś apteczkę czy coś może. Ale chyba niczego takiego się nie doczekamy, dobra. Spie, panie! A ten co tutaj modli się? Ja go przecież nie zabiję. Myślałem, że dzwoni do mnie telefon, ale by ja był. Tędy nie wyjdziemy. Tędy wyjdziemy. Tędy. Na górę, na górę, na górę, czy w dół? W dół spierdalam. Aha. Tędy nie mogę. To może w górę. Containment, containment, containment! I don't know what's going on here, but I want the fuck out! Leci jakiś pan. Dobra, widzę, że tutaj nam coś dali do zidentyfikowania. Kurwa, tędy nie możemy przejść. Może tędy? Też nie możemy? Co jest do cholery? No dobra, to może wejdę na górę. No, wejdę na górę. A być może tak trzeba. It's all a big misunderstanding. Wow, panie. Trochę ich tutaj jest. I should have stayed on the slab. Ten co napierdala. Panie, uspokój się. Dobra, tu jest ciało. Bierzemy się za to ciało. Sam jesteś asshole, debil. A nie, to nie ciało. No, przeładowuj, Michael. Gdzie jesteś? Dawaj ryja, dawaj ryja. Dobra, zginął. Teraz widzę, że mamy się stąd wydostać. O nie. O nie, tak, 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 dobrze. I spierdalamy, chociaż wydawało się to wysoko, ale nie no, Michael sobie poradzi. Dobra, bierz furę, Michael. Weźmy tą może. Pizgamy, bo panowie się wkurwili. Pany, spokojnie. Przecież żadnego ciała wam nie zajebałem, co ode mnie chcecie. Tak a propos. De facto. Kurwa, co za debil. Dobra, w sumie mogę już zwolnić. A w sumie nawet pojadę w drugą stronę. Powinniśmy zgubić psiarzy. Oj, 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 oj. Może lepiej nie w tą stronę. Że jakoś tak? A nie, to jest jakiś parking, o mój Boże. Ale debilizm.
No, powinienem już ich zgubić. Co się dzieje? Czemu ich jeszcze nie gubię? Aha, zajebiście. Nie no, panowie, teraz to mnie w ogóle nie widzicie, więc nie wiem, o czym wy mówicie. No dobra, teraz będą mnie widzieć już. Kurwa. Nie będę jechał pod prąd, bo to się może źle skończyć. Ale spierdolej może tak. No i chuj w dupie. Pojechali tam, zajebiście. To ja sobie pojadę w pobliżu tego sklepu, znaczy sklepu, że salonu, gdzie przemalowują samochody. Tam kolejni jadą, cholera jasna. No, panowie, nie blokujcie mi drogi. Nic złego nie zrobiłem. No, Michael niestety współpracuje z FIB. No tak jak widzieliście, on współpracuje z FIB i po tym napadzie na ten bank, czy... Tak, chyba na ten bank. Tam dawno, dawno temu jeszcze z Trevorem i z ekipą. Michael później stał się coś w rodzaju tak jakby świadka koronnego i musiał z nimi współpracować. Hey, we need to talk. Quick, meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. No, jak widzicie, za chwilę spotkamy się z Franklinem. Franklin też już wrócił. I tak jak mówiłem o tych... No, znowu będą gadać, to mi przerwą. The hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people, if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA building? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. No, jak widzicie, koleś chce nas wrobić. No, ale w sumie nie można się niczego innego po nim spodziewać. To wiadomo, że tak kanalia jest. Ale Michael też sobie napierdolił gówna w życiorys, więc teraz będzie musiał je posprzątać. Dobra, dojeżdżamy do tego Mugina Franklina. Chodź, Franklin, gdzie jesteś? Gdzie w oponie siedzisz? Gdzie jesteś? A, tutaj mam wysiąść. Hey, Franklin, what's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember, I told you I know people. Feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know,
try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the Bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, be a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now, come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. No. Misję mam wykonaną. Michael z Franklinem się dogadali. Źle nam to nawet nie wyszło. No tam jeden raz tylko mi się potknęła noga, ale to chuj. I tak jak już wspominałem, ludziska, ziomeczki moje, to jest ten odcinek, skleciłem dla was tak w miarę, żeby wyjaśnić, o co chodzi i przy okazji dać kolejny gameplay. Mam nadzieję, że znajdę w końcu trochę czasu. Spierdalaj, Tracy, no. Czasem córkę trzeba olać, jak są ważne rzeczy, o których się mówi. Nie, no, żartuję. Ale jeżeli tutaj o to chodzi, no to mówię, pojawi się na pewno ten odcinek i mam nadzieję, że dam jeszcze radę zrobić drugi, nagrać, a jeżeli nie, to wybaczcie mi to, ale tak jak już powiedziałem, szykuję dla was coś w miarę specjalnego. To powinno pojawić się w przyszłym tygodniu, także wybaczcie mi tą nieobecność. Nie to, że sobie olałem, ale po prostu naprawdę nie miałem czasu, chociaż chciałem, ale nie dało się. Więc dzięki wam wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jak się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i suba, bo kolejne odcinki same się nie obejrzą. Dzięki wam wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Siema!